Żyjemy w czasach, kiedy oddalonych od Kościoła jest bardzo wielu. Oddalonych to takich, którzy są ochrzczeni, byli u pierwszej spowiedzi, u pierwszej komunii, ale być może z sakramentem bierzmowania, innym momentem, jakoś ta wiara w nich zgasła. Przeżywamy tutaj kurs Alfa, on odbywał się w kilku miejscowościach naszej archidiecezji i ten czas kursu Alfa jest niesamowicie ważny, aby ukazać istotę wiary. Kurs Alfa powstał po to, żeby pomóc wrócić do Kościoła, do zaangażowania w Kościele tym, którzy byli ochrzczeni, ale stracili z Kościołem kontakt. Powiedzmy, że 10 lat temu nawet, jak Alfa wkraczała do Polski, no nie, to jeszcze większość, powiedzmy, prezbiterium, no nie zgadzała się z tą potrzebą. Teraz po ogłoszeniu nowej ewangelizacji to jest trochę taki boom na Alfę, bo ona jest jak gdyby odpowiedzią na tą potrzebę, dlatego że właśnie nowa ewangelizacja jest skierowana do ludzi, którzy tracą ścisłą więź z Kościołem, więc Alfa jest narzędziem, które jak gdyby wcześniej zostało wymyślone, które bardzo dobrze pasuje w program nowej ewangelizacji. Myślę, że to powoduje, że jest zauważana i coraz więcej właśnie księży, biskupów widzi potrzebę i zaprasza Alfę do siebie. Jest Bóg, wysłanie Go jak wielki jest Bóg. Mieliśmy ogromne pragnienie, żeby dotrzeć z Ewangelią do ludzi wokół nas, nie wiedzieliśmy jak to zrobić, ale kurs Alfa wydawał nam się interesującym narzędziem. Proboszcz mój zalecił, żebym po prostu zwrócił się do biskupa, bo to jest rzecz nowa. I wtedy właśnie zdanie naszego arcybiskupa, dzisiaj już emerytowanego Damiana Zimonia, przyjęliśmy jako wyraz woli Bożej i razem z żoną Gabrysią wybraliśmy się do niego i opowiadamy mu o tym, co chcemy robić. I on nie ukrywał wzruszenia, widząc nas i tą naszą fascynację ewangelizacją. I nie tylko nas wsparł duchowo, pobłogosławił, wsparł nas też finansowo, co było takim realnym wkładem. I wtedy, te 6 lat temu, te 30 osób zrobiło to po raz pierwszy. I obserwując teraz rozwój kursów Alfa w naszym środowisku, po tych 6 latach widzimy, że kurs robiony raz w roku, z roku na rok rozrasta się o kolejne 100%. Tutaj jest możliwość usystematyzowania swojej wiedzy. Najczęściej ona związana jest właśnie z głoszeniem kerygmatu, czyli prowadzi do przyjęcia Jezusa. I to jest, myślę, takie bardzo pociągające. Pobraliśmy się z moim mężem, ale nasze życie nie było takie cudowne i kolorowe od samego początku. Trafiliśmy na kurs Alfa, jakoś tak przez przypadek poszliśmy w ogóle do Herberta, do kościoła, kiedy było to ogłaszane i stwierdziliśmy, że to jest to, czego nam potrzeba. No i najpierw chodziliśmy bardziej z ciekawości, a później nadszedł weekend i właściwie weekend był takim momentem, kiedy zmieniło się całe nasze życie, kiedy doświadczyliśmy wylania Ducha Świętego, kiedy doświadczyliśmy Bożej miłości i od tej chwili wiedzieliśmy, że po prostu nie chcemy żyć inaczej, tylko chcemy żyć z Panem Bogiem i staramy się to robić na co dzień. Nie zawsze on to wychodzi, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale zawsze wiemy, gdzie jest nasz punkt odniesienia. Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Proponowane tematy do dyskusji są tylko propozycją, natomiast sama atmosfera jakoś tak wynika bardzo często z naszego sposobu życia, a więc przychodzimy z pracy, zmęczeni, siadamy, bierzemy pilot do ręki i jemy posiłek. Podobnie robimy na kursie Alfa. Zapraszamy naszych gości, którzy często zmęczeni po pracy siadają za stołem. Podajemy im kolację, kawę, ciasto. Jest projekcja nauczania proponowanych tematów. Spędzamy sobą jakoś tam bardzo ciekawie czas, wsłuchując się, co ktoś ma do powiedzenia, nie korygując. Po prostu chcemy traktować naszych gości jako przyjaciół, a nie jako materiał do religijnej indoktrynacji. Uwielbiam Cię, święte imię. Stosunek nas, organizatorów, do uczestników nie jest na zasadzie nauczyciel-uczeń, tylko to jest na zasadzie gospodarz-gość. Oni są naszymi gośćmi. My ich tak traktujemy i przychodzą do nas ze wszystkim,
co mają i dlatego jest to narzędzie uniwersalne. My nikogo absolutnie nie wyrzucamy z tego kursu, jakikolwiek by ten człowiek nie był, a przez nasze ręce Pan Bóg robi później swoje i oni wracają, wracają do kościoła najczęściej, po wielu, wielu latach, bardzo często. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia. My jako organizatorzy, przyjaciele przede wszystkim, mamy rodziny, mamy dzieciaki i rozumiemy, że dzieci nie są żadną przeszkodą, są nas ogromnym darem. Tutaj zebrało się ponad chyba 120 dzieci, o ile się nie mylę. One są zorganizowane w czterech grupach. Turniej tenisa stołowego, jakieś tam planszówki, jest sala multimedialna z pokazami filmowymi i wiem, że jakieś tam filmy są, które same dzieciaki sobie kręcą, jakieś pokazy mody. Oczywiście jest też bawialnia, czyli takie mini przedszkole dla tych maluchów najmniejszych. Ale generalnie dzieci są dla nas cenne. Dlaczego? Po prostu, bo naszą zasadniczą troską jest zabieganie o to, żeby Ewangelię, którą tutaj przeżywamy, zanieść do następnego pokolenia. Kurs jest skierowany przede wszystkim, w ogóle jego geneza bierze się stąd, że my opowiadamy o Jezusie i o chrześcijaństwie ludziom, którzy z żadnym chrześcijaństwem nigdy nic nie mieli do czynienia. On tak powinien był powstać, natomiast u nas w Polsce, ponieważ ciągle jeszcze większość społeczeństwa wie, co to jest chrześcijaństwo, to my tak jakby ich staramy się im wtórnie sprzedać tą wiarę i zacząć od nowa. Dlatego nie nazywamy tego rekolekcjami, bo to nie są rekolekcje sensu stricto. Poza tym no, ludziom one niestety się źle kojarzą. Kurs jest bardziej kojarzony, może bardziej przyjaźnie i ludzie ryzykują, wtedy przychodzą. I to jest taki początek, a później to już leci samo. Cały, myślę, zamiar ALF polega na tym, żeby nie stworzyć kolejnych działaczy kościelnych, tylko żeby po prostu powstała grupa ludzi, którzy się po prostu kolegują, nie przyjaźnią, mogą na siebie nawzajem liczyć. To są pracownicy, ludzie mają własne firmy, większe, mniejsze, pomagają sobie wzajemnie, jakoś tak jadą sobie nawet do siebie na kawę po prostu, nie? Tworzą się kolejne przyjaźnie, nie? Są jakieś spotkania zośrodowe, są mężczyźni się spotykają też, żeby się modlić, ale to nie polega na tym, że się spotykają od razu, brewiarz i grzecznie, tylko po prostu kawa, ciacho, problemy swoje, twoje, nie? I jakaś modlitwa, która to wieńczy i oddawanie tych problemów. Niesamowite jest to, że na przykład jak masz jakieś problemy, to dzwonisz do kogoś, słuchaj, potrzebuję pożyczyć kasy na przykład na tydzień, nie? No i jak on ma, to ci to po prostu pożyczy, nie? On wie, że ty mu oddasz. Albo na przykład, słuchaj, ktoś do ciebie dzwoni, zepsuło mi się auto, jestem pod Krakowem. No i jak ci się rodzina na głowę nie wali, to wsiadasz i jedziesz i nie ma problemu. Całe zaufanie albo ta atmosfera, która towarzyszy Alfie, jest nam dana jakoś skądś. Ja nie potrafię tłumaczyć, skąd to jest i czemu to jest, ale jakoś cały czas się chce, nie? Od kilku lat miałem okazję zaprzyjaźnić się, bo chyba to jest najlepsze słowo, nie tyle z kursem Alfa, co najpierw z ludźmi, którzy ten kurs prowadzą. No, był to piękny dzień dla mnie, bardzo miło go wspominam. Ludzie, którzy do tej pory spotykali się w Domu Kultury, przyszli poprosić, czy nie mogliby się spotykać i modlić się w kościele. Oczywiście przyjąłem ich, widziałem, że są to osoby żyjące bardzo blisko Pana Boga, którym zależy na kościele, no zaimponowali mi jakoś i najpierw się tak nieśmiało wszystko zaczęło od
wieczorów uwielbienia. Te wieczory uwielbienia są praktycznie do dzisiaj w naszej parafii raz w miesiącu. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że wśród moich wiernych, których znam, spotkam też takich, o których nawet nie miałem pojęcia, że należą do mojej parafii. Ja nie potrafiłem żadnymi metodami do nich dotrzeć, oni dotarli. Dzisiaj jakoś żyją blisko Kościoła, no i tak współpracujemy do dnia dzisiejszego. My docieramy do tych ludzi przede wszystkim przez kościoły, przez parafię. I to są tacy niedzielni katolicy. Oni gdzieś tam chodzą, coś tam mają wspólnego troszeczkę z kościołem, ale nic poza tym. Ich życie to jest tak jak pędzenie na autostradzie samochodem i co 7 dni tylko zjeżdżamy zatankować i zwracamy na autostradę i pędzimy dalej, tylko że no, nie do końca wiemy, gdzie pędzimy i po co ta autostrada. A my im pokazujemy, że jednak po drodze między niedzielą a niedzielą jest jeszcze troszeczkę coś więcej i staramy się, żeby oni żyli Jezusem przez całe 7 dni w tygodniu. Dla mnie to jest bardzo głębokie doświadczenie, ponieważ mogę obserwować w ciągu naprawdę kilku tygodni wielkie zmiany w życiu ludzi, którzy byli wręcz daleko od Kościoła, którzy byli niewierzący, to często ludzie tacy poszukujący. Dla mnie to jest bardzo głębokie, ponieważ mogę patrzeć na tych ludzi, jak oni przychodzą przedtem i jacy oni są po tym kursie, jak bardzo się zmieniają. Nie tylko wewnętrznie, ale nawet zewnętrznie, jak zmienia się im twarz, jak zmienia się ich podejście do ludzi, do samego siebie i jak bardzo mogą doświadczać czegoś, czego naprawdę przez całe życie szukali. Pan Bóg zmienia ich samych w niewiadomy dla mnie sposób, ale jest to naprawdę wspaniałe i piękne. On czas w swej dłoni ma. Tu jest po prostu fajnie. Tu są dzieci się znają, wygłupiają się razem. Tu można pojechać, nawet na spływy jakieś kajakowe, ktoś tam organizuje, rzuca na maila i nagle jest, nie? Totalny spontan. Jest taki wyjazd jakiś, zawsze jeździło się do Lanskorony, taki jakiś tam wyjazd na letnie wakacje. I chodziliśmy tam całymi rodzinami, potem wracaliśmy, a wieczorem była po prostu modlitwa, właśnie taka spontaniczna, uwielbieniowa jakaś taka. Po prostu totalnie tak normalnie, nie? I nie ma żadnych takich przegięć w nienaturalność. Alfa spowodowała takie dużo głębsze relacje, nie? Z Panem Bogiem, a między mną i żoną, nie? Między mną i dziećmi. Jakoś tak, żeby bardziej zwrócić uwagę, nie, na to wszystko. A i tak ciągle jakieś rzeczy nie wychodzą, ciągle coś zawala, nie, i tak dalej, jak każdy, nie. Tylko że jest nadzieja cały czas, nie, że nie ma tak źle ze mną. Ktoś tam kiedyś za mnie umarł, nie. No. Wystarczy byś ty, nic więcej. Przyjechałam tu z wieloma obawami i nie potrafiłam się skupić w zasadzie tak bardzo na tym, co się działo na wykładach. I pamiętam, wszystko zmieniło się po wieczorze modlitewnym. To był moment, kiedy pierwszy raz poczułam bliską obecność Pana Boga. Poszłam na modlitwę wstawienniczą, zdecydowałam, że pójdę, zobaczymy, mówię, co się będzie działo, bo wtedy nie wiedziałam jeszcze o tym, jak wyglądają modlitwy wstawiennicze. Poszłam i poczułam dotknięcie Ducha Świętego. To znaczy, po modlitwie zmieniło się coś w moim sercu. To przede wszystkim był pokój. To było coś, czego nigdy nie zapomnę. Od tej pory moje obawy zniknęły. Kiedy zapraszamy Ducha Świętego, i który zawsze przychodzi z wielką mocą, On już robi swoje w tych ludziach. Poprzez jakąś naszą taką posługę ci ludzie się nawracają, ci ludzie zmieniają zupełnie swoje życie. My nie wiemy, jak to się dzieje. To robi Pan Bóg już, nie my.
My mu tylko chcemy służyć i poprzez to narzędzie po prostu tych ludzi się zmienia. Niech miłość Twa uwolni mnie, szczęśliwa jestem w prawdzie tej, do Ciebie wznoszę ręce swe, chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej, Panie. Przemiana z tego człowieka jest przepotężna. Jak się na to tak patrzy z boku, od Ciebie nic nie zależy, nie? Nic po prostu. Ty nic nie robisz, widzisz jaki żeś jest strojber, nie? A tu się po prostu, wiesz, przychodzisz tu z workiem swoich grzechów, nie? I cały czas taką myśl, że nie masz godzin to w ogóle być, grać jeszcze, tam coś godać, że Pan Jezus Cię kocha, nie, kim Ty jesteś. A tu po prostu, mimo tego wszystkiego, ci ludzie po prostu przeżywają niesamowite rzeczy. O miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać. Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze.